Jasmina jest artystką, która doskonale łączy dwa konteksty, przeszłość z teraźniejszością, też z myślą o przyszłości. Przede wszystkim jednak sposób pracy Jasminy, wykorzystanie kwerendy w archiwach, ale później twórcze ją przekształcanie i wykorzystywanie jej w budowaniu narracji, z którymi wiele osób jest w stanie w jakiś sposób złapać kontakt, zrozumieć, o co w nich chodzi, w jakiś sposób nawiązać relacje. Wydaje mi się, że to jest jej ogromną siłą tego co robi. Artystkę bardzo interesują wizualne reprezentacje różnych kultur, tego co w kulturach wspólne, tego co je wyróżnia. Wydaje mi się, że udało nam się to doskonale uchwycić w Amfiladzie pokoi pałacowych, w których nakłada się na siebie wiele różnych estetyk, z wielu różnych kontekstów i z wielu różnych tytułowych pałacy. So this show here is the last part of a three-year-long research project that was looking into the concept of culture as a gift, especially to transnational solidarity. So this museum itself really proved to be an amazing mecca of discovery, especially because of its collection. So the revolutionary artists and the act of gifting of the international avant-garde to create this international collection. So this was somehow the kind of the actual sort of location of the museum. Of course, the palace was a gift itself as well. And this brought us to the question of political style. So I guess my proposition within this exhibition is to really look at culture, at that gift to citizens, to the general public, that creates a platform for social interaction and dialogue. So the retribution gift of this exhibition is effectively back given to the spectator and to their reading of the exhibition.